Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Te słowa liturgii mszy świętej szczególnie wybrzmiewają w tych ostatnich tygodniach roku liturgicznego, także na tym obrzędzie. Jesteśmy tutaj, by wyrazić głęboką wiarę w to, że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego, Alfą i Omegą, zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, że jest źródłem i pełnią życia i piękną przyszłością dla Ojca Maksymiliana. W imieniu wszystkich kapłanów dekanatu Siedleckiego chciałbym wyrazić szczere wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny ojca Maksymiliana, rodziny zakonnej, ojców franciszkanów, także dla rodziny parafialnej. Zapewniamy o naszej bliskości i naszej modlitwie o pełnię życia dla ojca Maksymiliana. Wieczny odpoczynek racz dać Panu.